Na SOR przychodzi 19-letni student medycyny, który doznał urazu podczas seksu ze swoją dziewczyną. Ta chciała dodać pikanterii ich zbliżeniu, gryząc go w przyrodzenie. Zrobiła to jednak za mocno i przegryzła mu napletek. Co się stało? No to dość nagły przypadek i... No ale mów szybko, żebym ci mógł pomóc. No, no, no. Dobrze, powiem, ale po łacinie. Dobrze. Penis cissa. Rozumiem. Dobrze, chodźmy. Haniu? Sprawdźcie, zabiegówka jest wolna, będziemy zszywać napletek. Doktorze, to ja do pana specjalnie po łacinie, żeby nikt nie zrozumiał, a nie pana całą salę się drze. Zdarza się, nie ma się czego wstydzić. Proszę tutaj na to łóżko, bardzo proszę. Proszę tutaj usiąść. Zasłonię zasłonkę. Proszę pokazać, co się stało. Możemy o tym nie rozmawiać. No nie, nie, muszę wiedzieć, co się wydarzyło. No to jest straszny wstyd. Oła. No nie, no naprawdę, nie takie rzeczy tutaj widziałem. Nie ma się czego wstydzić. Człowiek czy zwierzę? Jeżeli zwierzę, będę musiał podać szczepionkę przeciwtężcową. No człowiek, moja dziewczyna. Rozumiem. Za bardzo ją poniosło. No i teraz ewidentnie przygięła pałę i to dosłownie. Ała! Nie, nie wygląda to źle. Wystarczy znieczulenie miejscowe i założymy kilka szwów. Powinno być w porządku. W sumie to sam chciałem to postrzegać. Studiuję medycynę na pierwszym roku, ale kolega mi odradził. No i bardzo dobrze zrobił. To jest tak bardzo ważny organ. No nie, nie. Musisz się jeszcze trochę nauczyć, zanim zaczniesz zszywać rany, zwłaszcza na sobie. Okej. Doktorze? Tak? Zabiegówka jest wolna. Bardzo proszę zabrać pacjenta i przygotować zestaw do szycia. Student wstydzi się coraz bardziej i ma dość seksu ze swoją dziewczyną, która chce się z nim kochać, nawet kilka razy dziennie i w dodatku lubi przy tym zaszaleć. Nie potrafi jej jednak odmówić, bo ją kocha. Tymczasem przyjaciel martwi się o niego. Nie, już nie mogę, ona nigdy nie ma dość, rozumiesz? Nigdy. No a teraz jeszcze ta akcja, przegięła kompletnie. To nie wiem, pogadaj z nią, powiedz, że musi trochę odpuścić. Przepraszam, mogę z nią na chwilę wejść? Dobrze, tylko na chwilę. Ale z drugiej strony nie chciałbym jej zawieść. I to jest twój największy problem, bo ty wszystkich chcesz zadowolić, tylko nie siebie. Na studiach też ledwo co ciągniesz, bo twoi rodzice chcą mieć syna lekarza. Stary, dobrze wiesz, że już dawno rzuciłbym tę medycynę w cholerę. To rzuć! Tak, jeszcze brakuje mi teraz do tego wszystkiego, żeby rodzice byli zawiedzeni. No dobra, ale z Sabinką możesz pogadać. O, właśnie napisała, że zaraz będziesz w szpitalu. To co, pogadasz z nią? Sam nie wiem. Ja ją naprawdę bardzo kocham i nie chciałbym, żeby ze mną zerwała. A ona myśli, że cię kocha? Mówi, że tak. To jeśli cię kocha, to na pewno dojdziecie do porozumienia. Nie żal ci gościa. Żal, biedaczek. Więc go ratuj, bo tu szwy na dłuższą metę nie pomogą. Musisz się jej postawić. Rozumiem, że rodzicom nie potrafisz, ale jej już musisz.